W najbliższym możliwym miejscu zawracamy. To tutaj nie mogę skręcić. Tu nie możesz tą drogę skręcić, tak? No, ale zmiana pasa tu za... już możemy, tak, dokładnie. I skoro zawracamy, to do maksymalnie lewego. Lewego. Rozglądamy się, co z tramwajami się dzieje. Nie ma. I teraz popatrz. Patrzymy tam daleko. Widzisz czerwone światło? No. Czyli zobacz, nie jadą. To wykorzystać to, że nie jadą, tak? Czyli możemy troszeczkę dynamiczniej pojechać. Pierwszy skręt w lewo, na lewy. Zerknij jeszcze raz, czy nie nadjeżdżają. Nie, nadal jest czerwone. I tutaj jak powierzchnia nas prowadzi, ustawić się, popatrzeć w prawe lusterko. Tak, i prawy kierunkowskaz, uciekamy z tego pasa, tak, ale dokładnie, rozglądamy się, co z tramwajami, nie ma, kierunkowskaz trzymamy, bo to nie jest nasz docelowy pas. Prawo? Tak, no, zmieniamy, bliżej prawej jest środkowy, tak, wyłączamy i czekamy na polecenie. No i pojedziemy w prawo, ciach, lusterko, dodać gazu przy tej zmianie, tak, i wyjeżdżamy w prawo. Pamiętać, że zmiana pasa ruchu, jak już się upewniłeś, odbywa się dynamicznie, czyli z dodaniem gazu, a nie ze zdjęciem nogi z gazu.